Cześć, z tej strony Chmura mówię, dzisiaj Oppenheimer. Triumf i tragedia ojca bomby atomowej, czyli kilkadziesiąt godzin lektury o człowieku, który przyczynił się do umożliwienia niszczenia świata na niewyobrażalną wcześniej skalę. Od razu zaznaczę, że nie widziałem jeszcze filmu Nolana i cierpliwie sobie czekam, aż pojawi się na jakimś Netflixie, bo wytrzymać tyle w kinie to dla mnie za dużo, ale za to z książką takich problemów nie ma i jedna z najobszerniejszych pozycji, jakie czytałem kiedykolwiek, już za mną. W kwestiach technicznych to. Autorami są Kai Beard i Martin Sherwin. Książkę wydało wydawnictwo Replika, a tłumaczył ją Janusz Błaszczyk. I jest to książka potężna. 766 stron, z czego 150 to przypisy i bibliografia. Nie ma co żartować, autorzy wykonali tytaniczną pracę, a pisali ją, uwaga, 25 lat. Pierwszy raz spotykam się z taką publikacją i patrząc na te wspomniane przypisy i bibliografię, podziwiam i zazdroszczę konsekwencji. A teraz opis wydawcy pochodzący ze strony Replika.eu. Nagrodzona Pulitzerem, wybitna biografia ojca bomby atomowej. Po zrzuceniu przez Amerykanów bomby atomowej na Hiroshimę, Robert Oppenheimer okrzyknięty został najsłynniejszym naukowcem swego pokolenia. Dla wielu stał się także współczesnym ucieleśnieniem mitu o Prometeuszu, człowiekiem zmagającym się z konsekwencjami postępu naukowego, do którego przyłożył rękę. Pierwsza połowa XX wieku była złotym okresem fizyki teoretycznej, jednak obserwując w praktyce konsekwencje własnych odkryć, Oppenheimer stanowczo sprzeciwił się dalszemu rozwojowi broni atomowej, w szczególności bomby wodorowej. Krytykował plany sił powietrznych dotyczące potencjalnego przeprowadzania niewyobrażalnie niebezpiecznej dla ludzkości wojny nuklearnej. Książka dogłębnie przedstawia życie i czasy Roberta Oppenheimera, ujawniając wiele zdumiewających i bezprecedensowych szczegółów, intryg i napięć. To portret genialnego i ambitnego, a zarazem złożonego i pełnego wad człowieka, który na zawsze zmienił świat. Trudno się nie zgodzić. Książka ta przybliża nam nie tylko życiorys tego wybitnego naukowca, ale również rzuca światło na jego wpływ na rozwój nauki, politykę oraz na losy całego świata. Autorzy rozpoczynają opowieść od wczesnych lat życia Oppenheimera, prezentując czytelnikowi jego dzieciństwo, edukację, a także fascynacje naukowe, które już w młodym wieku pozwoliły mu wyróżnić się jako geniusz matematyczny i fizyczny. Wnikliwe spojrzenie na jego wczesną karierę i osobowość pomaga czytelnikowi zrozumieć, jakie czynniki kształtowały tego młodego naukowca, przygotowując go do późniejszych osiągnięć. Następnie autorzy przenoszą nas w czasie do okresu II wojny światowej, kiedy to Robert Oppenheimer stanął na czele tajnego projektu Manhattan. To tutaj zaczyna się prawdziwa opowieść o triumfie nauki, ale również tragedii ludzkiej. Beard Kai i Sherwin Martin wnikliwie analizują proces rozwijania broni atomowej, jej skomplikowane techniczne wyzwania i etyczne dylematy, które towarzyszyły temu przedsięwzięciu. Czytelnik jest świadkiem intensywnych zmagań naukowych oraz niezwykle trudnych decyzji, które musiał podjąć Oppenheimer. Cytat. Nie dotyczy to tylko uczonych, ale wszystkich ludzi. Na pytanie, czy ludzkość może sama się unicestwić, Oppenheimer odpowiedział. Nie całkiem. Nie do końca. Z pewnością można zniszczyć taką część ludzkości, że potrzebny będzie niezwykle silny akt wiary, by przekonać nas samych, że ci, którzy pozostali, są jeszcze ludźmi. Co sprawia, że ta biografia wyróżnia się na tle innych publikacji, to nie tylko opis osiągnięć naukowych, ale przede wszystkim analiza życia osobistego i emocjonalnego Roberta Oppenheimera. Autorzy ukazują nam człowieka pełnego sprzeczności, którego geniusz naukowy i kariera były równoważone przez osobiste tragedie, jak walka z własnymi demonami. To portret człowieka, który mimo swojego olbrzymiego wpływu na naukę zawsze pozostaje ludzkim, ze wszystkimi swoimi wadami i dążeniami do zrozumienia samego siebie. Cytat. Oppenheimer, bardzo zaniepokojony etycznymi implikacjami powstania broni o sile niszczenia tysiąckrotnie większej niż bomba atomowa, miał nadzieję, że jej skonstruowanie okaże się niemożliwe z przyczyn praktycznych. Oparta na syntezie jądrowej bomba wodorowa miała być znacznie potężniejsza niż atomowa, w której wykorzystywano zjawisko rozszczepiania jąder i z pewnością spowodowałaby eskalację wyścigu zbrojeń jądrowych. Synteza jądrowa była odtworzeniem zjawisk zachodzących we wnętrzu Słońca, co oznaczało, że siła eksplozji mogła być nieograniczona. By wywołać większy wybuch, wystarczyło po prostu dać więcej ciężkiego wodoru. Uzbrojony w bomby wodorowe pojedynczy samolot mógł w ciągu kilku minut zabić miliony ludzi. Takie eksplozje miały zbyt wielką moc, by zniszczyć konkretne obiekty wojskowe. Była to broń masowej,
nieograniczonej zagłady. Możliwość jej stworzenia przerażała Oppenheimera w takim samym stopniu, jak pobudzała wyobraźnię generałów lotnictwa, ich zwolenników w kongresie oraz uczonych, którzy wspierali ambicje Edwarda Tellera zbudowania bomby wodorowej. Książka ta jest również głęboką analizą kontekstu historycznego. Autorzy przybliżają nam napięte stosunki międzynarodowe podczas zimnej wojny oraz skomplikowane relacje między nauką a polityką. Opisują wpływ działań politycznych na prace naukowe nad bronią atomową oraz na życie osobiste Oppenheimera. To istotny element tej opowieści, który pozwala lepiej zrozumieć skomplikowany świat tamtych czasów. Styl pisarski autorów jest wyjątkowo klarowny, co czyni tę obszerną książkę czytelną i po prostu przystępną dla szerokiej grupy odbiorców. Kai Bird i Martin Sherwin łączą biegłą narrację z naukową rzetelnością, co czyni tę książkę nie tylko interesującą, ale również wiarygodną. Cytat. Robert obsypywał brata podarunkami. Pod koniec tego lata dał mu dobry zegarek, a dwa lata później używanego Packarda kabriolet. Nie szczędził także czasu, by wprowadzać Franka w sprawy miłości, muzyki, sztuki, fizyki oraz własnej filozofii życiowej. Zła filozofia może wieść do prawdziwego piekła, gdyż od tego, co myślisz i czego chcesz, co cenisz i do czego dążysz w czasie przygotowań, zależy to, co zrobisz w chwili próby. Z błędu rodzi się nieszczęście. Oppenheimer. Triumf i tragedia ojca bomby atomowej to nie tylko biografia jednego z najważniejszych uczonych XX wieku, ale także głęboka analiza nauki, polityki i ludzkiego losu. Książka ta stanowi bezcenne źródło wiedzy dla każdego, kto interesuje się historią nauki, historią XX wieku oraz etycznymi dylematami związanymi z rozwojem broni nuklearnej. Pozycja obowiązkowa dla miłośników biografii oraz dla tych, którzy pragną zgłębić złożone związki między nauką a polityką. Autorzy stworzyli monumentalne dzieło, które będzie inspiracją i źródłem wiedzy przez wiele lat. I ostatni już cytat. Wiosną 1932 roku napisał do brata długi list z wyjaśnieniami. Fakt, że dyscyplina, twierdził, jest zbawienna dla ludzi, ma charakter bardziej fundamentalny niż wszystkie przedstawiane powody jej zbawienności. Wierzę, że przez dyscyplinę, choć nie tylko przez nią samą, możemy osiągnąć spokój, niewielki, lecz cenny zakres wolności od niedoli wcielenia oraz obojętność ocalającą świat, którego się wyrzekamy. Wierzę, że przez dyscyplinę uczymy się ocalać to, co najważniejsze dla naszego szczęścia, w coraz bardziej niesprzyjających okolicznościach i bez żalu odrzucać to, co kiedyś wydawało się nam niezbędne. Jedynie dzięki dyscyplinie możemy widzieć świat niezniekształcony przez osobiste pragnienia, a widząc go takim, łatwiej godzić się na naszą doczesną niedolę i okropieństwa ziemskiego życia. I to wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za Wasz czas. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.